Jak doszło do waszego spotkania z Agnieszką? Wiesz, mieszkaliśmy całe życie blisko siebie, o parę przecznic w Sopocie. Nigdy się nie spotkaliśmy i kiedyś spotkaliśmy się całkiem przypadkiem, ale nie w Sopocie, tylko w Starogardzie Gdańskim. Na imprezie Agnieszka grała ze swoim zespołem wtedy, jakimś przed zespołem Skałoker, żeśmy ją tam wypatrzyli i tak doszło pierwszy raz do naszego spotkania. A Agnieszko, jaka atmosfera panowała podczas nagrywania waszej płyty Modliszka? Skupia to dobra, oczywiście wzruszenie do łez, wszyscy byli zadowoleni i wszystkich ze mnie najbardziej. Nie, bo to był mój debiut, także to mała sprawa. Nie, uważam, że było całkiem okej. Okay. Tak, tempo, było całkiem okej, okay, całkiem w porządku, że go przygrał na gitarze, nie wychodził na studia, nikt nie mógł go zobaczyć bez gitary, spał z gitarą w hotelu. Nie jadł, tylko nagrywał, wszyscy nagrywali, szaleli, pracowali i stąd Modliszka. Czy wierzyłaś, że odniesiecie tak wielki sukces? Przecież obecnie w branży rock'n'rollowej jest wiele śpiewających kobiet. Oczywiście, wzruszona do łez również stwierdzam, że nie wiedziałam, że tak będzie cudownie jak jest. Jest cudownie, w ogóle jest cudownie, tak, że plakat. Teraz!